Ściągamy tylną maskę i tutaj mamy coś takiego! Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5, moi drodzy, 14 milionów! W grze kosztuje ta fura, czyli to jest Alfa Romeo 33 Stradale z 68 roku. Ostatnio żeśmy sobie sprawdzali Alfę, też bardzo drogą, bo 4 miliony kosztowała. Ale tutaj już chyba mamy solidnego orzecha pod maską, bo wcześniej testowaliśmy samochód z czterocylindrową 1.6 rzędówką, a tutaj chyba już mamy V-kę. Posłuchajmy, jak brzmi. Ale ja się jaram takimi furami strasznie. Strasznie lubię, bo czuję poniekąd, jakbym się cofał w czasie. Wiesz, w grze on nie będzie jakiś super unikalny, można go normalnie kupić w salonie, no nie? No oczywiście osoby, która będzie na niego stać, bo 14 milionów to już nie jest mało kasy. Dajcie znać, ile wy macie już zgromadzonej kasy w Forzie Horizon 5. Ja obecnie mam 78 milionów, przed kupnem tych nowych samochodów miałem 100 milionów. No trochę mi zeszło, no nie? Gdzie tu mamy prędkościomierz? Bo tutaj znowu mamy obroty. W poprzedniej Alfie prędkościomierz był po prawej stronie, zaraz przed pasażerem, a tu prędkościomierza chyba wcale nie ma. Przynajmniej ja nigdzie nie widzę. Czekaj. No nie widzę, ej. Skąd my mamy wiedzieć, ile jedziemy? Tu mamy temperaturę, cyk. Tu mamy pressure benzyna. Jak się genialnie wydechy te lepią. Zobacz, syłu, takie długie, wystające rury. Ten dach taki przeszklony. Musimy zajrzeć sobie do Forza Vista, zobaczyć, co my mamy tutaj pod maską i jak się te drzwi otwierają. Tak furka sobie wygląda w Forza Vista. Tutaj możemy ściągnąć przedni... No, ja nie wiem właśnie, czy to mówić maska. Amerykanie mówią na to frunk. Zamiast trunk mówimy na to frunk, czyli przedni bagażnik. Tutaj mamy jakoś... Zobaczcie, tutaj to musi być też super lekki pojazd. Drzwi, ale super się otwierają, wow! Spodziewałem się, że będą one się otwierać tak bardziej do góry. Ja nie wiem, ej, mi się strasznie podobają takie rzeczy. Dosłownie aż czuję taką gęsią skórkę gdzieś na głowie, jak widzę takie bajery. Znaczy wiesz, to są proste rzeczy, tam jest zwyczajny zawias, tam nawet nie mamy żadnego siłownika, który by nam to podnosił prawdopodobnie. Tylko mamy po prostu gdzieś tam może blokadę na górze? Chyba nawet nie, to są zbyt proste rzeczy, żeby było jak najlżej, więc podejrzewam, że aby do tego samochodu wsiąść, to trzeba sobie te drzwi trzymać u góry. Chyba że one się tam jakoś blokują na górze, wiesz, grawitacyjnie. Ściągamy tylną maskę i tutaj mamy coś takiego! O ja, ej, autentycznie aż mi się łezka wokół zakręciła, jak to zobaczyłem. Tyle rzeczy, tyle detali tu mam. Zobaczcie, bezpośrednio za fotelem mamy taki kolos. Czekaj, ale to jest chyba V-ka, ale... Czekaj, muszę się przyjrzeć z każdej strony. Tak, to wygląda jak V-ka, ale jest taka jakaś krótka. Czy to jest... Nie no, to jest chyba 8-ka. Ale te detale mnie rozwalają, mi się strasznie podoba, ja uwielbiam to w grach. Jedna rzecz tutaj jest dziwna, nie wiem czy zauważyliście, ale teraz mamy słoneczny dzień, prawda? I zobaczcie, co się dzieje na oponach. Opony są przycienione, tak jakby były dalej pod tą maską, no nie? Nie zadbali o te detale, zobaczcie. Teraz widzicie, tutaj one są jakby ta opona, ta część, która tutaj wystaje, jest taka jasna z tej strony. Ale jak otwieramy tą maskę, to cała opona powinna być jasna, prawda? A zobaczcie, tutaj ten bieżnik jakoś tak, no nie? Dziwnie to wygląda. No ale okej, nie czepiajmy się takich detali, z przodu jest dokładnie to samo. I wow. Wow. Ej, mamy nawet schowek z tyłu za głowami. Wow, okej. W ogóle samochód jest całkiem ładny jak na tamte lata.
trzeba przyznać, no nie? Wchodzimy do środka. I tutaj mamy coś takiego. Zobaczcie, nic skomplikowanego. To wygląda jak jakiś koncept bardziej niż jak samochód taki typowo do jazdy, tak? Mamy tu mega ograniczoną ilość różnych przyrządów i rzeczy, które możemy zrobić. Tu w ogóle jest za kierownicą coś dziwnego. To wygląda jak heads-up display taki staromodny, ale faktycznie nie ma tu prędkościomierza. Są jakieś zegary od temperatury, pressure, benzina. Ale czekaj, prędkość? No nie ma tutaj, nie? Dziwna sprawa. Zobaczcie, jak zaznaczony jest rev limiter. Czerwona strzałka, tutaj na tym środkowym zegarze, wskazuje nam granicę obrotów. Ciekawe. I zamykamy. Okej, tutaj musimy sobie podejść i zamknąć to manualnie. Szkoda, że nie zrobili animacji tego, ale podejrzewam, że chodziło tu może o jakieś spinki dodatkowe. Gdzie tu są zamknięcia? To wygląda, jakby tutaj było na dole zamknięcie jakieś, tylko akurat nam ta kropka od interakcji zasłania to. Tak, wygląda na mega opływową furę. W ogóle tu jest wszystko tak, jak powinno być. Czyli napęd na tył. Ja w ogóle uważam, że powinno być we wszystkich samochodach tak, że przednie koła są do skręcania, a tylne do napędzania samochodu. Tutaj jedyne, co mamy może udziwnione, to że silnik jest z tyłu, nie? A moim zdaniem powinien być z przodu, jak myślicie? Chociaż z tyłu pasuje, bo lepsza trakcja. Najlepiej jakby go w ogóle nie było. Dobra, wchodzimy sobie do modyfikacji, zobaczymy, co my tutaj mamy. A tutaj pewnie takie standardowe wąsy możemy doczepić i z tyłu możemy taki spoilerek, jak to w tych wszystkich klasycznych samochodach. Pewnie nic tutaj mocno nie będziemy mogli zmodyfikować. Można dać tylko te V8, ale litrażowo małe. W standardzie mamy 2.0 silnik. Wow! Jestem w szoku. 2.0. Ciekawe. Też nie wygląda, jakby był doładowany. Możemy sobie tutaj dźwięk zmienić? O! O, fajnie, fajnie, można coś tutaj pozmieniać. No i właściwie chyba poza tym nic nie możemy tutaj ciekawego zrobić, no nie? Można dać szersze kapcie z tyłu, które już i tak są bardzo szerokie. Ach, podobają mi się te starsze autka bardzo. Kiedyś widziałem, szkoda, że nie wykorzystałem sytuacji, bo w budynku, który często mijałem, jak szedłem sobie do pracy kiedyś, stała taka stara korwetta. Tylko taka stara, to mam na myśli tutaj właśnie takie jakieś lata 60. albo coś takiego. I żałuję, że nie poszedłem do tego budynku, nie zagadałem do właściciela i jakoś nie spotkałem się z nim. Strasznie tego żałuję. Zapłaciłbym no sporą sumę, żeby się taką furą przejechać. Ale jak ostatnio przechodziłem koło tego budynku, to już nie widziałem tej korwety, a stała tam z dobre 6 lat. Było ją widać przez taką witrynę szklaną i była no zakurzona. Tam było chyba jeszcze jakieś inne starsze autko. Ta fura była zakurzona i widać było, że od dawna nikt z tym samochodem nic nie robił. Po prostu sobie stał i kompletnie nikt się nim nie interesował. I jak ostatnio tam byłem, to już niestety ten, że tak powiem, magazyn był pusty. I czuję, że czegoś nie wykorzystałem, no. Wy jak macie jakąś taką okazję, że coś chcecie zrobić i czujecie, że a może nie powinienem, może nie to. Nie! Idź kurde, ciśnij i załatw tą sprawę, spełnij marzenia, a nie czekaj, aż życie się skończy. Tak. Dobra, trochę żeśmy moc podnieśli, bo żeśmy wydech wymienili. Wow, ej, wyobraźcie sobie cisnąć w tamtych czasach 240 km na godzinę. Urwanie głowy. Dzisiaj to byle jaki samochód potrafi tyle pojechać, no nie? Tak dwie stówy to pierwszy lepszy samochód, który ma gdzieś tak około 120 koni mechanicznych. Tyle ci jest w stanie polecieć, prawda? Ale kiedyś to nie było takie oczywiste.
żadnych systemów wspomagania. Tutaj nam się w Fordzie oczywiście tymi samochodami łatwo steruje, ale one były surowe. Ja kiedyś jeździłem samochodem bez żadnego Ja pierniczę, czy wy to widzicie? Spójrzcie na przednią szybę i zobaczcie, jak obracam kierownicą. I tam też się odbija ta kierownica w szybie. Zerknijmy sobie na chwilę w trybie aparatu, jak to wygląda. O, widzicie? Ta część nam się odbija w szybie i widać to odbicie. Wow! Ale ja lubię takie pierdoły. Zobacz. To jest to. To jest to. I możemy sobie takie w starym stylu power slide porobić. W ogóle cały kształt samochodu mi się podoba. Z tyłu taki opływowy, mega. Mamy takie wloty powietrza do chłodzenia niezbyt dużego silnika. Ja muszę aż sprawdzić. A teraz posłuchajcie sobie ciekawej historii. Powstało tylko 18 egzemplarzy modelu 33. 5 z nich zostało przerobionych na samochody koncepcyjne. Samochód ma V8 o pojemności 2 litrów. Kręcił się do 10 tysięcy obrotów i dysponował 230 koniami mechanicznymi. Dziwna pojemność, nie? Jak na V8. Jak słyszymy V8, no to minimum 4 litry, prawda? Samochód, oryginalna konstrukcja ważyła 700 kg. Sprint od 0 do setki w 5,5 sekundy i rozpędzał się do 262 km na godzinę. Ho, ho, ho. 18 egzemplarzy wyprodukowanych tylko i wyłącznie. To naprawdę niewiele i nawet w Fordzie ten samochód kosztuje bardzo dużo i chciałbym, żeby powstały jakieś takie repliki tych samochodów z dawnych lat, żebyś mógł sobie je kupić za, nie wiem, 100 tysięcy, 50 tysięcy złotych, nie? Złotych, nie dolarów. Że można było sobie takie samochody kupić i nimi jeździć. Wyobraźcie sobie, jak fantastycznie wyglądałyby wtedy polskie drogi, gdyby były usiane takimi pięknościami. Coś niesamowitego, ale ponoć już coraz więcej tego typu projektów się pojawia i dużo osób podejmuje się reanimowania tych starych samochodów i jakiś czas temu, już od jakiegoś czas temu są robione repliki na przykład Cobry 427, takiego mega starego samochodu i na przykład w Wielkiej Brytanii można sobie, można było jakiś czas temu taki samochód sobie zakupić, jego replikę. Co jest ciekawe, bo to jest małe auto, a on ma w standardzie silnik, czy miał w standardzie silnik, uwaga, 5-litrowy i większy. Wow, ja nie potrafię sobie tego wyobrazić, ale to musi być niesamowita rzecz. Moi drodzy, Alfa, najdroższa z ostatniej aktualizacji. Najdroższy samochód z ostatniej aktualizacji wygląda sobie tak. Polecam sobie go zakupić i sobie nim pojeździć, tak dla frajdy. I po prostu wczuć się w rolę takiego Włocha z lat 60., który byłby w stanie sobie pozwolić na takie auto. Musiał być, no, dosyć zamożny Włoch, jakby nie patrzeć. Super auto. Trzymajcie się. Do następnego. Hejas!